Kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Rado. Słuchajcie, popołudniowe spacery wraz z Alinką, gdzie wyszliśmy sobie po zakupy. Chcę wam powiedzieć, że nietypowa sytuacja, a miasto Glasgow, które słynie jednym z najniebezpieczniejszych miast w Wielkiej Brytanii i w ogóle. Słuchajcie, natknęliśmy się na... Czy fałszywy alarm, czy nie? Nie wiadomo. No nie wiadomo, ale na kordon policji, gdzie dostali zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego. I powiem wam szczerze, że ulica jest cała zamknięta. Ja tutaj nadaję z ukrycia, ponieważ chciałem nagrać to z chodnika. Policjant do nas podszedł, wylegitymował nas. Ala oczywiście nie miała czego? Dokumentów. Dokumentów. A Rado gdzie nosi dokumenty? Przy sobie. Przy sobie. Zostaliśmy skontrolowani i słuchajcie, niecałe 20 minut już jest cała ulica zamknięta. Dojechaliśmy tutaj autobusem spod ogrodu botanicznego. Kochani, zobaczcie jak to wszystko wygląda. Ulica jest zamknięta, jest wóz, który jest przeznaczony technicznie do wykrywania bomb i tak jak widzicie, policja zamknęła chodnik. Te niebieskie taśmy najprawdopodobniej pokazują, że tam znajduje się ładunek wybuchowy. Czy to jest akcja? Czy to są ćwiczenia? Nie wiem, nie uzyskaliśmy odpowiedzi, ale policjanci, którzy nas kontrolowali dokładnie tutaj na światłach, powiedzieli, że jest zgłoszenie najprawdopodobniej. Podłożona bomba w Atlantic, to jest pub, który jest obecnie nieczynny. No tak jak widzicie, no Rado znajduje się w miejscach, gdzie coś się dzieje przypadkowo, także słuchajcie, ja nie szukam atencji, ja nie szukam jakiegokolwiek tematu na swój kanał. Idąc ulicami Glasgow, jeżdżąc po całym Glasgow, w różnych dzielnicach znajdując się, takie tego typu miejsca mają zdarzenia. Słuchajcie, jak to się wszystko skończy, nie wiem, ja nie mam zbytnio też czasu, ale powiem wam szczerze, że no, nie chciałbym przechodzić chodnikiem, czy też przechodzić na drugą stronę w momencie, kiedy to by pierdolło. No, bo by mi łeb urwało i przy okazji uszkodziło moją najwspanialszą kobietę na świecie, Alinkę. Alinka, powiedz parę słów, co ty na ten temat sądzisz? Jakie wrażenia? No, wrażenia, no nieciekawe, wiadomo, jest troszkę niepokój, bo to jest naprawdę sytuacja, która wymaga ostrożności z tego względu, że naprawdę, jeżeli ta bomba jest podstawiona, byśmy przechodzili koło tego budynku i ładunek był. Mogłoby nas coś jutro nie być, prawda? Tak jest. Jak ty pięknie dzisiaj wyglądasz w ogóle. Promienie słońca z pikniku? Tak jest. Czyżby nie? Słuchajcie, kochani widzowie, subskrybujcie, dawajcie łapki w górę, piszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie. A tutaj już zbliżamy się do końca tej transmisji, tego filmiku. W miarę możliwości będę wam jeszcze pokazywał. To, co jest najciekawsze w Glasgow, czyli Glasgow, jedno z najniebezpieczniejszych miast Wielkiej Brytanii.